Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, sympatyków. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny, mianowicie o silniku 1.9 CDTi, jak także 1.9 Multijet. Jest to silnik konstrukcji fiatowski, także na początek może co nieco powiem o samym Multijecie. De facto silnik 1.9 CDTi to jest to samo, wywodzi się z tej samej rodziny, czyli silnik zaprezentowany w 2002 roku, oferowany na początku w wersji 8-zaworowej, jak i później w wersji 16-zaworowej. Tutaj ten silnik był oferowany od mocy 90 koni poprzez 120, 130, 140, 150, 170 koni, aż do 190-konnej wersji Twin Turbo, w wersji fiatowskiej oczywiście. Common Turbo sprzężarka ze zmienną geometrią, pasek rozrządu, wymiana co 120 tysięcy km, koło dwumasowe. Filtr cząstek stały, w zależności od wersji, są wersje bez filtra cząstek stałych, wtryski elektromagnetyczne z możliwością regeneracji z firmy Bosch. Tutaj ten silnik był oferowany zarówno w wersji 8, jak i 16-zaworowej. Wersja z 8 zaworami w przypadku Multijeta była od 100 do 130 koni, w wersji 16-zaworowej od 136 poprzez 150, najpopularniejsze wersje, aż do 180-190 koni mechanicznych. Ciekawostką jest na pewno wersja od 2009 roku, drugiej generacji Multijeta z podwójną turbosprężarką Twin Turbo o mocy 190 koni mechanicznych. Tutaj w przypadku Multijeta na pewno zaletami jest to, że dosyć niskie spalanie, dobra kultura pracy, dosyć dobra dynamika w mocniejszych wersjach. Co do wad, na pewno serwis tego silnika, szczególnie po większych przebiegach, nie będzie tani. Częste wycieki oleju, problemy z elektroniką, problemy z kołem dwumasowym, jak także z filtrem cząstek stałych, jeżeli on występuje. Także to było na tyle odnośnie silnika Multijet. Tak naprawdę silnik 1.9 CDTi, czyli silnik Z19DT oraz DTH w wersji mocniejszej, to jest tak naprawdę to samo co silnik Multijet. W Oplu był ten silnik 1.9 CDTi oferowany od 2004 roku w takich autach jak Opel Zafira, Opel Vectra C, Opel Astra H, Opel Signum. Także tutaj w sporej ilości egzemplarzy ten silnik występował. Silnik występował praktycznie w dwóch wersjach: Z19DT o mocy 120 koni mechanicznych oraz Z19DTH o mocy 150 koni mechanicznych. Tak jak i w przypadku Multijeta, tutaj mamy bezpośredni wtrysk Common Ray, ale głowica jest tylko 16-zaworowa. Także tutaj zmienna geometra turbosprężarki, pasek rozrządu, wymiana co 120 tysięcy km, olej co 30 tysięcy km lub co 2 lata, wtryski elektromagnetyczne firmy Bosch. Także tak to tutaj wygląda. Co do samego silnika, silnik, tak jak powiedziałem wcześniej, opracowany przez Fiata tutaj w Oplu. W zależności od wersji, można było kupić od wersji na rynek o mocy od 100 poprzez 120 koni aż do 150 koni mechanicznych. W najmocniejszej wersji były specjalne klapki zawirowujące w układzie dolotowym w kolektorze. Wydajniejszy wtryskiwacze, pompa wtryskowa, zwiększone ciśnienie do ładowania
oraz inna turbosprężarka o zmiennej geometrii. Łopatek, jak także zwiększona powierzchnia sprzęgła i koła dwumasowego. Tutaj także występuje drugiej generacji. To jest Common Rail. Wtryskiwacze Boscha. Możliwość regeneracji tych wtryskiwaczy. Co do zalet, tak jak i w przypadku Multijeta, tutaj ten silnik jest troszkę mocny, konstrukcyjnie młodszy, bo głowica 16-zaworowa, dosyć trwała jednostka, dość szeroka dostępność zamienników, dosyć dobra turbosprężarka, małe spalanie, układ wtryskowy także, który możemy regenerować. To wszystko powoduje, że ten silnik jest występował praktycznie także w koncernie Opla, czyli w Sabie, jak i w Suzuki występował także, był montowany. Tutaj z takich problemów awarii najczęściej występuje problem z EGR-em, z filtrem cząstek stałych, z kołem dwumasowym. Problemy są także klapy wirowe w kolektorze dolotowym oraz nagar gromadzący się także w kolektorze dolotowym oraz problemy z zaworem sterującym turbosprężarki. Także jeżeli ktoś szuka wersję mniej awaryjną, powinien raczej wybrać słabszą wersję 120-konną. Ten silnik jest mniej skomplikowany, szczególnie układ dolotowy tutaj. Nie musimy się przejmować tymi wadami, które ma mocniejszy silnik. Także co do spalania, tutaj spalanie średnie w okolicach 6-7 litrów. Na trasie mniej, w mieście może to spalanie być troszkę większe. Także silnik dosyć ekonomiczny. W najmocniejszej wersji dosyć sprawnie napędza, szczególnie takie auta jak Opel Astra. Tutaj te osiągi są dosyć dobre z tymi silnikami. Także właściwie podsumowując, dosyć dobra jednostka trwała. Następca 2.0 CDTi już taką jednostką z problemami niestety też większymi, mniejszymi, ale raczej silnik 1.9 CDTi ma lepsze opinie oraz Multijet Fiatowski niż następcy tych silników. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, sympatyków. Do usłyszenia, do następnego odcinka.